Błyskotki, 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 błyskotki. Był rekord! Do gry zostało dodanych 5 nowych skrzynek pucharowych, z których wypadają przeróżne nagrody, ale nagrody są zależne od ilości wbitych pucharków w sezonie. Dzisiaj przeprowadzimy sobie eksperyment i otworzymy po 2 razy każdą skrzynkę za każdą ilość pucharków. I zrobimy to na koncie, na którym znajduje się tylko 7 zadymiarzy. Sprawdzimy, ile nagród uda nam się trafić. Wy też spróbujcie swojego szczęścia i spróbujcie trafić nowy skin do Max. Wystarczy, że macie aktywny kod Farel w sklepie i w komentarzu napiszecie biorę udział w konkursie. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy z poprzedniego odcinka, gratuluję. Odezwijcie się do mnie na e-mail, a ja wam podeślę skinki. Na samym początku wytłumaczmy, na czym polega nowy system nagradzania graczy nowymi skrzynkami. Wiem, że na moim kanale jest wiele osób, które ogląda u mnie Brawl Stars, bo jest zwyczajnie ciekawa, co słychać w tym uniwersum, ale nie gra teraz w PS-a, bo po prostu im się znudził. Ale moi kochani, uwierzcie mi, że Supercell teraz wam daje wyraźny argument, żebyście powrócili do gierki, ponieważ nagrody będą mega mocne i mam nadzieję, że nas dzisiaj zaskoczą. Jak widzicie, nad moją szelką znajduje się nowa ikona, klasa maksymalna. Na szelce jest wbite 1000 puszek i kiedy naciśniemy na tą klasę, to wyskakuje nam komunikat: osiągnięto maksymalną klasę pucharku. Wygrane zapewniają teraz puchary sezonowe. Kiedy wejdziemy na postać, to nad naszą postacią świeci się nowa tajemnicza skrzynka i zobaczcie, mam wbitych 6800 pucharków na 3000. Już wam tłumaczę, na czym to polega. Jak widzicie, na każdej z tych postaci mam ponad 1000 puszek, ale są to różne ilości. Na przykład na szelce mam 1000, na nicie mam 1100, na broku 1400 i tak dalej, i tak dalej. Do nagród zaliczają się tylko i wyłącznie te pucharki, które są wbite na postaci, która ma powyżej 1000 puszek. Więc za taką szelkę po zakończeniu sezonu otrzymamy tylko i wyłącznie zieloną skrzyneczkę. Bo zobaczcie, jeżeli na postaci, która ma 1000 puszek, będziemy mieli równy 1000, to otrzymamy zieloną skrzynkę, w której gwarantowane nagrody to przebranie, szansa na drop i możliwe nagrody takie jak gemy, błyskotki, exp, ikona profilowa, spray i tak dalej, i tak dalej. I też jest szansa na trafienia legendarnej emotki. Kiedy naciśniemy więcej informacji, to wyskoczy nam taki komunikat jak: zdobywając puchary sezonowe, możesz zwiększyć poziom skrzynki pucharów. Skrzynki pucharów są przyznawane na koniec sezonu, a liczba pucharów sezonowych jest resetowana do zera. Czyli tak naprawdę nasz licznik cofnie się do 1000 pucharków na postaci, bo chodzi tutaj o liczbę pucharów sezonowych, czyli nadmiar powyżej 1000. Jak widzicie, na tych postaciach mam znaczący nadmiar, za taką nitę otrzymuję 100 do puli, za Broka 400, za El Primo 1000, za Poco 1200, za Jessie 2000 i za Jackie 2100. Dlatego w mojej puli jest aż 6800 na 3000. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest dla was jasne. Jeżeli tak, łapka w górę i robimy opening. Otwieramy każdą skrzynkę po 2 razy, a tych nagród będzie aż 150. Zobaczymy, ile postaci trafimy. Zaczynamy od pierwszej zielonej skrzyneczki za 1000 pucharków i otwieramy. Fajna animacja otwarcia skrzynki. Podwajacz, błyskotki, jest coś w skrzynce, a z tego co kojarzę, będzie to gwarantowany zielony skin w zielonej skrzynce, tak? I uwaga! Tak jest! Skin do szelki rozbójniczka Shelly. No to lecimy dalej. Kolejna zielona skrzyneczka. 4 nagrody na pewno. Podwajacz. Podwajacz. Błyskotki i mamy to, skin do Nity, tak, Panda Nita. Okej, czyli z zielonych skrzynek żadnej postaci nowej nie wypadło, a przypominam, że mam tylko odblokowanych na tym koncie 7 postaci. Kolejna szaro-niebieska skrzyneczka, ładna, mi się podoba. Zobaczymy, jaki jest dźwięk otwierania skrzynki, czy się troszeczkę różni? Nie, to samo. 8 przedmiotów, no i tutaj jest już znacząca większość. Błyskotki, podwajacz, błyskotki, 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 trójeczka się świeci, super. I uwaga, mamy skin do Broka. Okej, wyposażamy. Odznaka Nity i odznaka Broka. Ale niestety, moi drodzy państwo, nie ma żadnej nowej postaci. Więc czas na kolejną skrzynię, otwieramy. 8 nagród. Błyskotki. Podwajacze. Czwórka się świeci, może być postać, uwaga. I kolejny skin do Shelly. No dobra, tak będziemy sobie teraz zbierali te skiny, bo one są gwarantowane, rozumiem. I kolejny skin do El Primo. 2 razy niebieski El Primo. Wyposaż. Odznaka. No i odznaka do El Primo. Póki co średniawka i to mocna. Czas na skrzynkę fioletowo-różową. Mam nadzieję, że teraz poleci postać. I let's go! Tu już jest nowa animacja i nowy dźwięk. Troszeczkę dłuższy. 12 przedmiotów. Na razie póki co błyskotki, błyskotki, podwajacze,
klejnoty, błyskotki, błyskotki, błyskotki. Dużo jest nagród tych samych, szkoda, że one się powtarzają. Błyskotki 100 i uwaga, skinek znowu do Nity, ponieważ Nitę mamy odblokowaną, gumisiowa Nita. Tu już taki lepszy troszeczkę skinek, wyposażamy ikona gracza, no i niestety emotka do gumisiowej Nity, którą teraz odblokowaliśmy. Okej, i to jest legendarna odznaka. Kolejna epicka skrzynia, tak ją nazwijmy. I let's go! 12 przedmiotów. Błyskotki, błyskotki, podwajacz, błyskotka, błyskotka, podwajacz, błyskotka, podwajacz, skin do Jessie, odznaka, no i ikona gracza. Średniawo. No to czas na przedostatnią, najlepszą skrzynkę. No i uwaga, tutaj już będzie sporo przedmiotów. Może teraz się uda trafić zadymiarza. Nie wiem, czy w ogóle jest szansa na trafienie zadymiarza. 17, 18 przedmiotów. Błyskotki, klejnoty, podwajacze, błyskotki, klejnoty, błyskotki, błyskotki, podwajacze, podwajacze, błyskotki, błyskotki, podwajacze, klejnoty i mamy pierwszy skin do Brocka Power Rangers. Niebieski super strażnik Brock. Wyposaż. Ikona gracza, odznaka. I ikona gracza. Średnio, średnio bym powiedział. Bez postaci? Na zerowym koncie? Jeszcze raz, może teraz się uda. Let's go! Zatańczyła skrzyneczka i zobaczymy. Klejnoty, błyskotki, klejnoty, błyskotki, błyskotki, podwajacz, błyskotki, błyskotki, błyskotki. Ile błyskotek, podwajacz? Dobra, trochę jestem zażenowany, bo te nagrody powinny się troszeczkę różnić, a nie. Błyskotka, błyskotka, podwajacz, błyskotka, podwajacz, błyskotka, podwajacz. No tak bardzo słabo, nie? I przypominam, że mam zerowe konto. Gdybym oczywiście miał odblokowanych wszystkich zadymiarzy, to dostawałbym więcej tych odznak oraz skinków, bo by było 70 postaci ponad, tak? W rotacji. Mamy to. Skin do Jackie. Falowy skoczek Jackie. Jest to skin rankingowy. Odznaka do Nity, odznaka do Jackie, odznaka do Jackie. Ikona gracza. Ciekawie to wygląda, lecimy dalej. No i czas na najlepszą, na najlepszą skrzynkę, jaka jest do zdobycia za pucharki. Wygląda przepięknie. Mieni się jak błyskotka. Otwieramy i uwaga, 22 przedmioty. Błyskotki, drugi raz rzędu błyskotki. Okej, okay, klejnoty. Zobaczymy, czy coś będzie trzy razy z rzędu. Hat-trick. Błyskotka. Podwajacz. Błyskotka. 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 Błyskotka 5 razy. Błyskotka 6 razy. Okej, okay, póki co 6 razy udało się trafić. Błyskotka. 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 Błyskotka i będzie skinek. Teraz się nie uda. Znowu skin do Jackie. Wyposaż, odznaka, odznaka, ikona gracza. Coś mi się wydaje, że z tych skrzynek chyba nie da się trafić postaci. Otwieramy. Błyskotka, 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 błyskotka. Klejnoty, aż się zwiesiło, jeszcze 16 przedmiotów, może będzie jeszcze raz. Błyskotka, klejnoty. Błyskotka, błyskotka, klejnoty. Błyskotka, podwajacz. Błyskotka. O! Siódemeczka się świeci! I klejnoty. Uwaga! Skin do Power Rangers Brock. Różowy super strażnik Brock. Wyposaż. Ikona gracza. Thank you. Ikona gracza. Odznaka. 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 I ikona gracza. Tak wyglądał opening najlepszej skrzyni. Niestety, moi kochani, stało się to, czego się obawiałem. Z tych skrzynek nie da się trafić zadymiarza. A szkoda, myślałem, że będzie jakiś taki 0,0001% szansy na to, żeby coś trafić. No ale te skrzynki są stworzone po to, aby wasze konto zostało ulepszone pod względem stylistycznym, żebyście szybciej odblokowywali sobie nowe skinki i żeby ta gierka wam się nie nudziła. Ale, moi drodzy państwo, zrobimy jeszcze jeden eksperyment. Na tym koncie są odblokowane wszystkie postacie, 86 postaci i żadna z nich nie ma odblokowanego skina. No to teraz otwórzmy trzy razy najlepszą błyskotkową skrzynkę i zobaczmy, co z niej wypadnie. Ta skrzynia nazywa się Ultra Skrzynka Pucharów. I uwaga! Lecimy! 26 przedmiotów! Co jest? O wiele więcej! Czyli będzie więcej skinków, ale trzad, klejnoty, błyskotki, podwajacz, błyskotki, 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 podwajacz, błyskotki, klejnoty, błyskotki,
Błyskotki, błyskotki. I mamy to! 12 świecąca! Skin do Broka! Złoty superstrażnik Brok, okej. Kolejny skin do Broka. Czarny superstrażnik Brok. I kolejny skin, który to już? Niebieski superstrażnik Brok. Ale bajer! Ale combo! Odznaka, ikona, odznaka, ikona. Odznaka, ikona, odznaka, ikona. Odznaka i ikona, dobra. Trafiliśmy hita, 26 przedmiotów z jednej skrzynki. Spójrzcie na to, ale czad. No to dobra, kolejna skrzynia, dawaj więcej. 30. Bomba, 21, ok, tutaj troszeczkę słabiej. Ale zobaczymy skinki, błyskotki, podwajacz, błyskotki, klejnoty. Błyskotki, podwajacz, błyskotki, klejnoty. Błyskotki, błyskotki. Znowu skin do Broka, co jest? Listonosz Brok, uczepił się ten Brok nas. Skin do Bula, Lew Ból. Odznaka, 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 ikona, ikona, ikona gracza. No dobra, czyli tamta skrzynka była lepsza. I sezon dobiegł końca, otwieramy. Ultra skrzynka pucharków. Opening. I jazda, 21 przedmiotów, błyskotki. Błyskotki, 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 błyskotki. Był rekord, chyba z 8 razy były błyskotki, zaraz zobaczymy na końcu. Co tu się dzieje, co to jest za skrzynka? Kolejny Brok, ja nie rozumiem, o co chodzi. Dlaczego sypią się tylko Broki? Dobra, raz Ból był. Czyli Brok ma najłatwiejszą szansę na trafienie skinka? Dobra, podsumujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 razy z rzędu błyskotki. Tego jeszcze nie grali. Ale wy za to zagrajcie od nowego skina do Max Angel Max. Wystarczy, że macie aktywny kotwarel w sklepie, zostawiliście łapeczkę w górę i napisaliście dowolny komentarz pod tym filmem. Wyniki ogłoszę już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa. Jesteś nowy, to zostaw suba.